Cześć! Pół roku temu nagrałam film 30 do 30. Mianowicie chodziło o akcję spalania 30 kg do 30 urodzin. Cześć, jestem 30-latką. Słuchajcie, minęło sporo czasu, bardzo dużo się w moim życiu wydarzyło. I dobrych rzeczy, i złych rzeczy. Natomiast chciałabym się skoncentrować na podsumowaniu tej akcji, ponieważ uważam, że jeżeli coś się zaczyna, to należy to skończyć. Założenie było takie, że chyba w 8 czy 9 miesięcy stracę 30 kg. Od razu mówię, jak widzicie, nie straciłam. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo mnie zaskoczyło to, że włożyłam w to naprawdę bardzo dużo pracy, zarówno na treningach, jak i na diecie. Bardzo się wyrzekałam pewnych rzeczy. Trzymałam się ściśle określonych ram dietetycznych i nie wyszło. Dało mi to bardzo do myślenia, dlaczego tak się dzieje, dlaczego te kilogramy nie schodzą. I na chyba tydzień przed moimi 30 urodzinami z moim chłopakiem stwierdziliśmy, a chyba warto byłoby z tym iść do lekarza, zobaczyć, co się dzieje w organizmie, że te kilogramy nie lecą. Poszłam do lekarza, lekarz mnie wysłał do endokrynologa, zrobiliśmy parę podstawowych badań hormonalnych. Jak się okazało, mam problem z insuliną. Mam insulinooporność. Jest to takie schorzenie, które w którym inaczej organizm nie jest wrażliwy na insulinę. Insulina jest to hormon, który pomaga, że tak powiem, w gospodarce cukrami oraz dzięki temu spalamy nasze sadełko, tak? Jestem drugi tydzień na lekach. Teraz czuję się znakomicie. Jestem, że tak powiem, jak nowa, natomiast pierwszy tydzień był bardzo fatalny. Bardzo, 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 ale to bardzo odczuwałam skutki uboczne tego leku. Nie pamiętam, jak się nazywa. Dostałam dosyć sporą dawkę. Wiem, że koleżanki z podobną przypadłością zaczynały od jednej tabletki dziennie, ja natomiast od trzech. Pierwszy tydzień na lekach, chyba tak po dwóch dniach to się zaczęło. Spędziłam na toalecie, dosłownie. Było fatalnie. Moje 30 urodziny spędziłam w łóżku, ledwo ruszając kończynami. Teraz już naprawdę jest ok, jestem spionizowana. Od 3 dni zaczynam normalnie pracować. Wcześniej to tak było spotykać się z ludźmi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czego możemy się spodziewać po świadomości insulinooporności? No, cóż, tego, że wiem, że nie będzie imponujących spadków wagi. Wiem, że mogę tyć od przysłowiowego liścia sałaty. No trudno, no co mam zrobić, tak? Nie przeskoczę samej z siebie. Wiem, że muszę trzymać się diety, wiem, że muszę bardzo się pilnować i brać leki, ponieważ insulinooporność jest o krok przed cukrzycą. Cukrzycy nie będę się wypowiadała, bo na pewno zdajecie sobie sprawę, cóż to za przypadłość, jak jest ciężka i jak ciężko z nią żyć. Walczę, próbuję sobie z tym dać radę, nie poddaję się, trzymam się diety, wiem, że muszę całkowicie wyeliminować produkty pszeniczne oraz te z cukrem, z domieszką, natomiast nie jestem, słuchajcie, takim gestapowcem, który będzie płakał w kącie, jeżeli, nie wiem, 3 gram cukru znajdę w jogurcie, powiedzmy. Oczywiście wiadomo, lepsze są jogurty naturalne, które sami robimy z owocami i tak dalej, oczywiście. Natomiast nie zawsze jest na to czas i nie zawsze są również na to pieniążki. Dlatego bez histerii, jak to mówi pewna grupa na Facebooku. Co mam zamiar dalej robić? No, tak jak mówiłam, na pewno się nie poddaję i na pewno będę walczyła z wagą do skutku. Albo ona mnie pokona, albo ja ją. Dużo chodzę, może biegać to obecnie już nie biegam, natomiast od czasu do czasu pojawiam się na basenie i próbuję sobie z tym wszystkim jakoś poradzić. Mam nadzieję, że to ja wyjdę z tarczą, a nie na tarczę. Słuchajcie, teraz kończę. Muszę w ogóle się zmobilizować do tego, żeby częściej nagrywać. Wiem, że jest was mała garstunia, ale zaglądacie do mnie na tego YouTube'a i śledzicie, co u mnie słychać. Bardzo wam za to dziękuję. Jeżeli natomiast jesteś zupełnie nową osobą, to koniecznie zostaw suba, podlajkuj,
kciukiem do góry film i zostań ze mną na dłużej, może Ci się spodoba. W każdej chwili możesz cofnąć subskrypcję. A tymczasem kończę. Całuję Was ciepło. Cześć.